Namaste, moi mili, witajcie dzisiaj na łagodnej, spokojnej sesji jogi porannej zamiast kawy dla jesiennych, pozytywnych leniuszków, czyli dla wszystkich osób, które odczuwają bardzo dużo ciężkości w ciele, senność, odczuwają wyraźną niechęć przed wstawaniem, czujecie sztywność w mięśniach, trudno Wam się rozruszać i chcecie, żeby Wasza poranna praktyka dawała Wam więcej czasu na pozostawanie w asanach, ale jednocześnie chcecie też dołączyć asany, które wykonamy szybciej. Dzisiejsza praktyka to poranna joga zamiast kawy, wykonywana w powolnym tempie, sesja na rozruszanie całego ciała oraz zniesienie napięć w mięśniach, tej ociężałości, tej tamasowej ociężałości związanej z jesienną, ciężką, deszczową pogodą. Postaramy się delikatnie rozruszać całe ciało. Dołożymy kilka wygięć w tył i skończymy sobie w Seto Bandhasanie z klockiem pod kością krzyżową. Przygotujcie sobie dzisiaj stabilne klocki korkowe, drewniane. Jeśli ich nie macie, możecie wziąć wałki, jakieś poduchy, ewentualnie jeszcze klocek piankowy, który cały czas będziecie podtrzymywać sobie w łapkach podczas naszej Seto Bandhasany. Zaczniemy od siadu na klocku albo siadu na macie. Przełączymy się na wdech, wydech nosem. Dla chętnych wykonamy oddech Nadi Shodhana, który nas pozytywnie uspokaja, ale też dotlenia i koordynuje pracę lewej i prawej półkuli mózgu. Zaczynamy. Połóżcie grzbiety dłoni na kolanach, złączcie opuszki kciuków i palców wskazujących. Przełączcie się na oddech nosem. Wdech, wydech, szumiący w gardle oddechu jai. Staraj się wydłużać na początku każdy wdech i wydech. Poczuj, jak oddech płynie swobodnie przez całe ciało. Rozluźniaj barki, utrzymując proste plecy. Z każdym wdechem lekko wciągaj pępek, aktywując mula bandę. Wyciągaj się czubkiem głowy w górę. Z każdym wydechem pozwól barkom rozluźniać się. Oddalaj je lekko od uszu. Wejdź w rytm oddechów nosem. Gdy już poczujesz, że wdech, wydech płyną swobodnie, staraj się wydłużać wydech. Wdech swobodny do końca i wydech, który jest dłuższy, widocznie od wdechu. Wdech długi do końca. Jednosekundowa pauza, aż wdech przejdzie w wydech. I bardzo długi wydech, swobodny do końca, dłuższy od wdechu. Jednosekundowa pauza, wydech przechodzi we wdech. Oddychaj w Twoim własnym tempie, dotleniając organizm. Możesz zostać tutaj, albo przejść ze mną do Nadi Shodhana, czyli kładziemy sobie kciuk prawej dłoni na prawej dziurce od nosa, prostujemy drugi, trzeci palec prawej dłoni, palec wskazujący i środkowy, kładziemy ich opuszki na czakrze trzeciego oka, punkt między brwiami. Prostujemy czwarty palec serdeczny prawej dłoni i kładziemy jego opuszek na lewej dziurce nosa. Mały piąty palec rozluźniony. Kciuk i czwarty palec
są na dziurkach nosa. Jeśli poczujesz, że masz ochotę zostać w swobodnym oddechu ujjayi, omijasz nadishodhana, spokojnie pozostań w głębokich wdechach, długich wydechach nosem bez nadishodhana. Lewa ręka swobodnie spoczywa na lewym udzie lub kolanie. Zrób jeszcze dwa oddechy obydwiema dziurkami nosa. Możesz zamknąć oczy, możesz utrzymać drishti, punkt koncentracji wzroku w jednym punkcie, który wycisza Twój umysł jeszcze bardziej. Bardzo powolutku ostatni wydech obydwiema dziurkami nosa. Po wydechu zatkaj prawą, wdech lewą dziurką. Oddech ujjayi szumi w gardle. Po wdechu zatkaj lewą, odetkaj prawą, wydech prawa, wydech dłuższy od wdechu. Zostań na prawej, wdech prawą dziurką. Po wdechu zatkaj prawą, odetkaj lewą, wydech lewa, wydech dłuższy. Zostań na lewej, wdech lewa. Zatkaj lewą, odetkaj prawą, wydech prawa. Zostań na prawej, wdech prawą dziurką. Zatkaj prawą, odetkaj lewą, wydech lewa. Wdech lewą dziurką. Zatkaj lewą, odetkaj prawą, wydech prawa. Wdech prawa. Zatkaj prawą, odetkaj lewą, wydech lewa. I jeszcze jeden wdech lewą dziurką. Zatkaj lewą, odetkaj prawą, wydech prawa. Wdech prawą dziurką. Zatkaj prawą, odetkaj lewą, wydech lewa. Odtykamy obydwie dziurki, wdech obydwiema. I wydech. Głęboki wdech. Długi wydech. Z wdechem otwórz oczy. Wychodzimy sobie z pozycji siedzących. Przenosimy klocek do przodu. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Z wdechem zapadamy się w lędźwiach do krowy. Wydech, okrągłe plecy, kot. Powtarzamy. Wdech, krowa. Wydech, kot. Wdech, krowa. Wydech, kot. Wdech, krowa.
I wydech, kot. Podwiń palce stóp, pierwszy pies z głową w dół. Pięty możesz mieć jeszcze nad matą, pokołysz biodrami, podrepcz we psie. Rozgrzej nogi. Spokojnie, tak jak czujesz, być może niewielkimi ruchami, może będziesz mieć ochotę, żeby pounosić raz prawą, raz lewą nogę, pootwierać biodra. Wczuj się dzisiaj w swoje ciało. Powolutku z wydechem kolana na matę, siadamy na piętach, pozycja dziecka, trzy oddechy. Ujjayi mi w gardle. Z wydechem dociążamy pośladki i na wdechu przez mocny brzuch, wciągnięty pępek, przenosimy sobie ramiona do tyłu, otwieramy klatkę. Długi wydech w pozycji, oddal barki od uszu. Z wdechem rotuj je na zewnątrz, otwierając klatkę. Na wydechu oddalaj lekko barki od uszu. Poczuj, jak klatka przyjemnie się rozciąga, otwiera. Jak każdy wdech roztapia napięcia w mięśniach klatki piersiowej, ramion. Każdy wydech rozluźnia barki coraz bardziej. Z kolejnym wydechem wróć do pozycji dziecka. Z wdechem przejdź do klęku, zapadnij się w lędźwiach do krowy. I wydech zaokrągli plecy do kota. Wdech krowa. Wydech kot. Wdech krowa. Wydech kot. Jeszcze raz z wdechem krowa. Z wydechem kot przejdź do psa z głową w dół. I z wdechem krok do przodu, stopy na szerokość bioder. Z wydechem skłon. Z wdechem zroluj się w górę, unieś ramiona nad głowę, wciągając pępek. Wydech samastitihi, dłonie przed serce, cztery dynamiczne powitania słońca, a na początku wariant z czaturangą pierwszą i z kobrą zamiast psa z głową w górę. Jeśli odczuwasz dziś napięcia w lędźwiach, wolisz łagodne winiasy,
zostań właśnie w pierwszej czaturandze i wykonuj kobry zamiast psów z głową w górę. Zaczynamy. Wdech ramiona w górę. Wydech skłon. Wdech deska. Wydech czaturanga pierwsza, jak damska pompka. Kolana, biodra, klatka piersiowa, czoło na matę. Wdech, wciągnij brzuch kobra, sama klatka w górę. Oddal barki, od uszu łokcie wąsko. I wydech, pies z głową w dół, trzy oddechy. Wdech raz mocno, odpychaj się dłońmi od maty w górę. Rotuj barki na zewnątrz, oddalając je od uszu. Wdech dwa, zasysaj pępek, unosząc kość ogonową do sufitu. Odpychając się dłońmi od maty, dociążaj mocniej nogi. Wdech trzy, wzrok na pępek lub na uda, bez napięcia w szyi. I długi wydech. Wdech, ugnij lekko kolana, spójrz przed siebie, krok do przodu. Z wydechem skłon. Wdech, zroluj się w górę. I wydech, samastitihi. Uwaga, przyspieszamy następne trzy powitania słońca. Wdech, ramiona w górę. Wydech, skłon. Wdech, deska. Wydech, czaturanga. Możesz zostać w pierwszym wariancie. Wdech, kobra, pies z głową w górę do wyboru. Wciągaj pępek. Wydech, pies z głową w dół. Trzy oddechy. Wdech, raz. Mocno odpychaj się dłońmi od maty. Rotuj barki na zewnątrz, oddalaj je od uszu. Wdech dwa. Kość ogonowa do sufitu, ciężar ciała na nogi. Wdech trzy. Długi wydech. Wdech, krok do przodu. Wydech, skłon. Wdech, góra. Wydech, samastitihi. Trzeci raz. Wdech, ramiona w górę. Wydech, skłon. Wdech, deska. Wydech, czaturanga. Wdech, pies z głową w górę, wciągaj brzuch. Wydech, pies z głową w dół, trzy oddechy. Wdech, raz. Wdech, dwa. Wdech, trzy. Wydech. Wdech do przodu. Wydech, skłon. Wdech, góra. Wydech, samastitihi. Czwarty, ostatni raz. Wdech, ramiona w górę. Wydech, skłon. Wdech, deska. Wydech, czaturanga. Wdech, pies z głową w górę.
Ostatni wydech, pies, z głową w dół, trzy oddechy. Wdech, raz. Rotuj barki na zewnątrz, oddalaj je od uszu. Wdech, dwa. Kość ogonowa do sufitu. Wdech, trzy. Uwaga, z wydechem mocniej odepchnij się dłońmi od maty, zrób trzy kroczki dłoni do stóp, stopy szerzej. I z wdechem schodzimy sobie do malasany. Jeśli masz pięty nad matą, zostaw opuszki palców dłoni na macie. Jeśli możesz położyć pięty na macie, złącz dłonie przed sercem. Trzy oddechy w malasanie. I wdech, raz, oddalaj barki od uszu. Obciążaj równomiernie prawą, lewą stopę. Wdech, dwa. Długi wydech. Wdech, trzy. Z wydechem połóż dłonie na macie. Możesz oderwać pięty, wróć do psa z głową w dół. I z wdechem deska, podwiń kość ogonową. Z wydechem dowolna czaturanga. Możesz wracać do pierwszego wariantu. Wdech, kobra albo pies z głową w górę, wciągnij brzuch. I wydech, pies z głową w dół. Wdech w psie. I wydech, mocniej odepchnij się dłońmi od maty, trzy kroczki dłoni do stóp, stopy szerzej. I wdech, twój wariant malasany. Wydech, oddal barki od uszu, zostajemy. Trzy oddechy. Wdech, raz, mostek do przodu. Napieraj delikatnie tyłami ramion na kolana, na zewnątrz. Wdech, dwa, wciągaj pępek. Jednocześnie ściskaj delikatnie nogami ramiona do wewnątrz. Dwa małe, delikatne, przeciwstawne ruchy. I wdech, trzy. Z wydechem dłonie na matę, wracamy do psa z głową w dół. Wdech, deska. Wydech, czaturanga. Wdech, kobra lub pies z głową w górę. Wydech, pies z głową w dół. Wdech w psie. Wydech, mocniej odepchnij się dłońmi od maty. Ostatnie przejście do malasany. Wdech, raz, wciągnij brzuch, dłonie przed serce. Wydech, oddal barki od uszu. Wdech, dwa. Obciążaj równomiernie prawą, lewą nogę. Wdech, trzy, wciągnij brzuch. Z wydechem przenieś dłonie za plecy. Uwaga, zaprzyj się nimi, wędrujemy stopami do środka maty. Złącz nogi, usiądź na guzach kulszowych, na kościach pośladków. Złap się pod udami i na wdechu. Na mocnym brzuchu odchylamy się w tył, proste plecy, navasana. Łydki równolegle do maty. Wydech, oddalaj barki od uszu, trzymaj równowagę. Wdech, dwa, wciągaj pępek, unoś mostek do ud. Oddalaj barki od uszu. Wdech, trzy, wciągnij brzuch. Wydech, rozstaw stopy szeroko, przenieś dłonie za plecy. Z wdechem przechodzimy sobie dłońmi pod barki do przodu. I wydech, odchodzimy stopami do psa z głową w dół, winiasa.
Wdech deska. Wydech dowolna czaturanga. Połóż się brzuchem na macie, czoło na macie. I teraz na wdechu wciągając brzuch, przesuń sobie łokcie pod barki. Przesuwamy sobie przedramiona do przodu. Unosimy klatkę w górę do pozycji sfinksa. Na wydechu oddal barki od uszu. Zostań w pozycji podbródek do mastka. Delikatne wygięcie w tył. I wdech raz. Odpychaj się przed ramionami od maty w górę. Z wydechem oddalaj barki od uszu. Staraj się doklejać łopatki do pleców. Wdech dwa. Zasysaj pępek. Aktywna mula bandha. Odpychaj się przed ramionami od maty. Doklejaj łopatki do pleców. Wdech trzy. Wciągnij pępek. Z wydechem możesz delikatnie pokołysać się na boki. Ruch w górnej części tułowia bez napięcia w lędźwiach. Wdech. Cztery. Oddalaj barki od uszu. Odpychaj się przed ramionami od maty. Wdech. Pięć. Wciągnij brzuch. I z wydechem powolutku wróć klatką na matę. Przenieś sobie dłonie do klatki. Szalabhasana, świerszcz, złącz nogi. Z wdechem wciągnij pępek. Przenieś ramiona równoległe do tułowia. W dół unieś je. W górę skieruj wnętrza dłoni do sufitu. Ściągaj łopatki do pleców. Poczuj pracę środka pleców, tricepsów, mięśni między łopatkami. Jeśli chcesz, z kolejnym wdechem możesz unieść czoło z maty, unieś lekko klatkę nad matę i na wydechu oddal barki od uszu. Zostajemy, wydłużamy tył szyi, podbródek do mostka. Wdech raz, zbliżaj łopatki do pleców. Z wydechem oddalaj barki od uszu. Wdech dwa, wciągaj pępek. Oddalaj barki od uszu, napinaj tricepsy. Wdech, trzy, wciągnij brzuch, poczuj pracę mięśni między łopatkami tyłu w ramion. I na wydechu przenieś dłonie do klatki, podwijamy palce stóp, łokcie wąsko. Z wdechem przechodzimy sobie bardzo łagodnie do psa z głową w dół, stopy szerzej. I na wydechu podejdź dłońmi do stóp, przechodzimy do skłonu, chwyt za przeciwne łokcie. Wdech raz, jeśli ciągną Cię tyły nóg, ugnij bardziej kolana. Z wydechem oddalaj barki od uszu, rozszerzaj je. Rozciągaj kark, szyję, środek pleców. Wdech dwa, obciążaj równomiernie palce, pięty, całe stopy. Z wydechem oddalaj barki od uszu, rozszerzaj je. Wdech trzy. Wciągaj pępek. Z wydechem zmień splot dłoni na łokciach na przeciwne. Wdech cztery, rozszerz barki. Z wydechem pozwól, by czubek głowy opadał w dół do maty. Rozciągaj tył ciała. Wdech pięć. Wdech, sześć, wciągnij pępek. Wydech, rozplącz dłonie, ugnij powolutku kolana. Zacznij schodzić do malasany, do Twojego wariantu. Weź głęboki wdech w malasanie, mostek do przodu, barki w dół od uszu. Długi wydech. Głęboki wdech. Obciążaj równomiernie lewą, prawą stopę. Jeszcze jeden wdech w pozycji. I
z wydechem przenieść dłonie za plecy. Uwaga, kładziemy się na macie, bierzemy sobie klocek. Ustawiamy klocek największą wysokością pod kością krzyżową. Jeśli poczujesz zbyt mocne napięcie w lędźwiach, połóż go na płasko albo ustaw go średnią wysokością, podsuwając tym najdłuższym bokiem, najdłuższą krawędzią w górę. W ten sposób trzymaj spokojnie klocek pod kością krzyżową. Jeśli jest za twardy, połóż na niego ręcznik. Jeśli masz bolster, miękki wałek do jogi, połóż spokojnie tutaj bolster. W tym wariancie wyprostujemy sobie nogi, będziemy rozciągać przód ciała. Ale jeśli możesz spokojnie ustawić klocek największą wysokością pod kością krzyżową, podsunąć go tym najkrótszym kantem, najkrótszą krawędzią, to teraz spokojnie przejdź ze mną do tej najmocniejszej wersji Setu Bandhasany. Stopy na wygodną szerokość, oddal barki od uszu, skieruj podbródek do mostka, ramiona na macie. I z wdechem unosimy miednicę w górę, podsuwamy sobie klocek na płasko, średnią albo największą wysokością pod kość krzyżową. Jeśli masz klocek największą wysokością pod kością krzyżową, ustaw go tak, żeby nie czuć napięcia w lędźwiach. Jeśli to napięcie się pojawi, zrezygnuj z klocka, podłóż poduchy, podłóż bolster albo zredukuj wysokość klocka. Możesz cały czas trzymać klocek w łapkach, jeśli masz wrażenie, że się kołysze, ale możesz też oprzeć sobie ramiona na macie, jeśli klocek jest stabilny i czujesz się komfortowo w pozycji. Oddal barki od uszu, ściągnij obciążenie na tyły ramion, na nogi. Z klockiem o największej wysokości jesteśmy z ugiętymi kolanami. Oczywiście możesz doprostować lekko nogi, ale bez napięcia w lędźwiach, ok? Rozciągamy wtedy mocniej pachwiny. Jest to bardziej intensywna pozycja, z której zawsze możesz wrócić do ugiętych kolan. Zostajemy. Możecie mieć otwarte oczy, wzrok na pępek. Jeśli już praktykowaliście Setu Bandhasany z klockiem, chcecie zamknąć oczy, wsłuchać się oddech oraz wczuć się w rozciąganie przodu ciała z każdym wdechem, przejdźcie do tego wariantu. Zostajemy na moment. Poczuj, jak oddech płynie przez całe Twoje ciało. Wdech, wydech, ujjayi, szumi przyjemnie w gardle. Jeśli masz ramiona na macie, chcesz odruchowo spleść sobie dłonie pod kością krzyżową, zrotować bardziej barki na zewnątrz, przejdź do tego wariantu pozycji pod warunkiem, że klocek jest bardzo stabilny, nie kołysze się, nie czujesz napięcia w lędźwiach, cała pozycja jest wygodna. Oddychaj teraz do brzucha. Staraj się z wdechem rozluźniać go. Poczuj, jak brzuch się unosi, klatka unosi się w górę. Z wydechem poczuj, jak brzuch się zapada, klatka się zapada. Poczuj stabilną ramę z tyłu w ramion i nóg oraz stóp.
Jeśli masz splot dłoni pod kością krzyżową, możesz przepleść dłonie, przesunąć ostatni mały palec o jeden palec w górę. Powoli wychodzimy z pozycji. Weź jeszcze jeden wdech, rozplątując dłonie. Z wydechem chwyć za klocek. Ugnij kolana, jeśli nogi były proste, podejdź stopami w kierunku klocka. Teraz na wdechu podwijamy kość ogonową, unosimy miednicę, odrywamy od klocka, od wałka. I z wydechem odsuwamy sobie nasz sprzęt na bok. Kręg po kręgu schodzimy w dół do maty, od łopatek do kości krzyżowej. Z wdechem powoli przyciągnij kolana do pach. Na wydechu kołyszemy się lekko na boki, rozmasowujemy dół pleców. Zostań tu na moment. Bardzo powoli postaw prawą stopę na macie, lewa stopa na prawe udo. Teraz przyciągamy się pod prawym kolanem, głowa leży na macie. Możesz zawsze podłożyć sobie pod tył głowy klocek dowolną wysokością, żeby chwycić wyżej pod udem, nie spinając barków. Możesz też podstawić sobie pod prawą stopę klocek, tak żeby swobodnie dosięgnąć łapkami do prawego uda. Zostajemy w rozciągnięciu lewego pośladka, luźne barki. Dół pleców leży płasko na macie. 5 oddechów.
I z wydechem prawa stopa na matę, zmieniamy stronę, dostosuj wygodnie pozycję do siebie. Z wdechem prawa stopa na lewe udo, na wydechu przyciągamy się pod lewym udem. Znowu możesz mieć klocek pod tyłem głowy, jeśli nie sięgasz swobodnie, to przestaw sobie klocek spod prawej stopy pod lewą. Barki są rozluźnione, rozluźnione ramiona, zostajemy w pozycji, rozciągając prawy pośladek. 5 oddechów. I z wydechem lewa stopa na matę. Podkładajcie klocki na chwileczkę, ramiona na boki. Możesz ugiąć sobie łokcie do kątów 90 stopni, stopy na szerokość maty. I teraz z wdechem przenosimy luźno nogi na lewo. Z wydechem na prawo luźne biodra. Kilka razy. Wdech lewa. I wydech prawa. Wdech lewa, rozluźniaj miednicę, rozluźniaj nogi. Wydech prawa. Wdech lewa. Wydech prawa. Wdech lewa. Wydech prawa, zostań na prawej stronie. Weź głęboki wdech, możesz zostać z ramionami na boki albo małe utrudnienie ramiona za głowę, przeciągnij się i wydech, nogi na lewo, luźne biodra i wdech, prawa, wydech, lewa, rozluźniaj nogi, luźna miednica, wdech, prawa, wydech, lewa. Wdech prawa. Wydech lewa. Wdech prawa. Wydech lewa. Zatrzymaj się. Weź wdech na lewej stronie. Z wydechem wróć do centrum, wyprostuj nogi, przenosimy sobie wszyscy ramiona nad głowę. Możesz poprzytaczać głowę lekko na boki, poprzeciągać się tak, jak czujesz. Porozciągaj całe ciało, ziewając, oddychając głęboko, przeciągając się. Przejdź teraz do siawasany. Możesz podłożyć sobie klocek pod tył głowy. Możesz podłożyć wałek pod kolana, jeśli zawsze spinasz lędźwia. Możesz położyć się płasko na macie. Zostań w siawasanie, czując poprawę elastyczności w ciele. Więcej ciepła, większą energię. Większe rozbudzenie ciała i umysłu. Zostań w pozycji odpoczynkowej na 5-10 minut, wydłużając wdechy i wydechy, nie zasypiając. Jeśli poczujesz senność, zatkaj lewą dziurkę nosa i zacznij oddychać prawą. Oddech, który doenergetyzowuje całe ciało, pobudza nasz umysł.
Zostajemy w Shavasanie na 5 lub 10 minut. Jeśli poczujecie senność, poddychajcie przez chwilkę prawą dziurką nosa. Po oddechu prawą dziurką przejdźcie jeszcze na pół minutki do Shavasany. Bardzo, bardzo spokojnie, kiedy będziecie gotowi, wstańcie, spionizujcie się, zaczynając nowy dzień z większą energią, większą elastycznością w ciele i rozbudzeniem. Poranna joga zamiast kawy dla jesiennych leniuszków wstających bardzo powoli. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia na matach. Namaste.